szczególnie teraz, w tym momencie, chcemy doświadczyć sztuki muzycznej. Zaprosiliśmy na ten koncert. Grono jest bardzo dostojne i wytrwałe. Mianowicie ten instrument organowy uchodził, nie wiem czy uchodzi, na pewno uchodził za trzeci w kraju ze względu na swoją barwę i znaczenie i też inny wymiar właśnie organisty, który siedzi tutaj przy tym kontuarze. Możemy zatem podziwiać kunszt sztuki i pracy organisty i zasłuchać się w muzyce, która tu w tej katedrze dociera do nas z dwóch instrumentów. Tego, który tu widzimy, z Fundacji Kardynała Radziejowskiego Prospekt Organowy i drugi instrument organowy w prezbiterium katedry. Serdecznie witam na dzisiejszym koncercie mistrza pana Damiana Serwickiego, Serwidę. Musimy odmienić. Z Gdańska. Cieszymy się, że znalazł czas i chce być z nami w tym czasie właśnie piątku wieczoru. Myślę, że więcej sam powie o dzisiejszym repertuarze i naszym wieczornym spotkaniu. Witam Państwa serdecznie. Będę miał przyjemność przedstawić Państwu przede wszystkim brzmienie organów Katedry Fromborskiej. Pokrótce też opowiem nieco o tych organach. Ksiądz proboszcz już co nieco wspomniał, natomiast ja pozwolę sobie dokończyć. Tak jak już Państwo usłyszeli, są tutaj dwa instrumenty. Są one dziełem organmistrza z Lubeki Emanuela Kempera. Organy te nie zachowały się w dużej mierze, właściwie tylko w 40% poprzez działania wojenne II wojny światowej. Po II wojnie światowej głównie dwie firmy polskie uzupełniły te organy. Te pozostałe 60% były to firmy Biernackiego i Kamińskiego. Organy te charakteryzują się różnorodnością brzmień. Takich organów w Polsce nie ma zbyt wiele, na których można wykonać różnorodną muzykę. Muzykę renesansową, muzykę barokową, muzykę romantyczną, a także muzykę współczesną, jak również i filmową. Więc organy mają ogromne możliwości, można na nich zagrać praktycznie każdy repertuar. W związku z tym postaram się też Państwu zaprezentować brzmienia różnych epok na tych organach, a także zaprezentuję Państwu brzmienie organów chórowych, które znajdują się w prezbiterium. Będzie to na pewno ciekawe doznanie dla Państwa uszu. Jeżeli Państwo nie mieli okazji jeszcze słyszeć tych organów, to właśnie będzie to niezwykłe doznanie. Zagram dla Państwa utwory renesansowe, barokowe, utwory romantyczne. Zagram też, myślę, że zdążę, chyba zdążymy, więc postaram się też zagrać własną improwizację. Zaprezentuję Państwu między innymi takie głosy jak obój, czyli głos orkiestrowy. Zaprezentuję Państwu również dzwony rurowe, które znajdują się w tych organach. Zaprezentuję Państwu, tak jak już wcześniej wspomniałem, brzmienie organów chórowych i wiele innych. Zapraszam do wysłuchania. Thank you.
Także bardzo dziękuję serdecznie Państwu.